Siemanko kochani, ja nazywam się Ola i zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale. Siedniczku, chcesz być gwiazdą YouTube'a? Tak, wiem, bardzo długo mnie nie było. Żeby tak się zaczynał każdy wstęp na YouTubie. No, ale wracam. Jak widzicie, mam zupełnie inne tło za sobą, a to dlatego, że się przeprowadziłam i w ogóle się dość dużo zmieniło, odkąd ostatnio robiłam jakiegokolwiek vloga z takim live update i może czas zrobić znowu taki, nie wiem, dajcie znać w komentarzach, ale dzisiaj wracam z odcinkiem, do którego zbierałam się od chyba listopada. Z myślą o tym odcinku zamówiłam dość dużo przysyłek z AliExpress i czekałam z ich otwarciem właśnie do nagrania tego filmiku. A mamy marzec! I dalej moje przesyłki leżą nieodpakowane, także brawo dla mnie za silną wolę. Ale właśnie nadszedł czas, żeby wreszcie je odpakować i zobaczyć, co w nich jest, bo tak szczerze mówiąc, to już sama nie pamiętam, co zamawiałam. Także zaczynajmy! To nie było chyba zbyt mądre, bo coś mogło się popsuć. Dobra, zacznijmy od czegoś, co wygląda tak, ze nożyczki. To jest naszym pierwszym zwycięstwem. Nie mam pojęcia, co to jest. A, już wiem! To jest opakowanie na karty pamięci do aparatu, wiecie, taki SD. Czy do aparatu, do różnych rzeczy. Dlaczego ja wcześniej tego nie rozpakowałam? Kosztowało to tyle. Tutaj wam podaję cenę. Wygląda to w taki sposób, że mamy takie o. I w środku mamy, o, taki albumiki na karty. Bo jeżeli robicie zdjęcia albo nagrywacie filmiki, wkrótce po jakimś czasie zaczynają wam się plątać wszędzie karty. Po kieszeniach, po torbach. No i nie jest to najzdrowsze dla kart pamięci. Znaczy tak się dzieje, jeżeli jesteście bałaganiarzami takimi jak ja. Są różne wielkości tutaj, w sensie jest i na takie duże karty. I na takie SD. No nie mam żadnej karty teraz akurat pod ręką, żeby zaprezentować, ale jest to fajny gadżet. Jeżeli chodzi o wszystkie ceny i linki, to podam je wam w opisie filmu na dole. Dobra, zacznijmy od jakiejś jeszcze niedużej przesyłki. Zdecyduję. Nie mam pojęcia, co ja zamówiłam. Czuję się jak taka małpa, która nie umie dopasować klocka do otworu. O! Odstresowująca kostka, którą chyba wszyscy znają. Jakaś taka brudna. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego za śmieszne pieniądze. No, ale wiem, że ona była jakiś czas temu popularna bardzo, ale stwierdziłam, że w końcu ją sobie zamówię, ponieważ bardzo się denerwuję w pracy czasem. I na przykład ja mam tendencję do tego, żeby sobie kaleczyć skórki, w sensie je dziubać i skubać i ogólnie. No, to teraz będę mieć coś takiego, żeby sobie coś robić tutaj palcami i niekoniecznie rozwalać sobie skórę. Mam nadzieję, że się przyda. To już odkładamy i staram się utrzymać tym razem względny porządek. Tu odkładam sobie na bok rzeczy, znaczy śmieci. Dobra, otwieramy kolejne. A tym razem, już wiem, co to jest, to są skarpetki. Idealnie na zbliżającą się wiosnę, bo w sumie bez sensu, jakbym je nosiła zimą, w sensie do wysokich butów, gdzie i tak nie byłoby widać, co jest na nich napisane. A jest na nich napisane oto: don't follow me. I na drugiej jest I'm lost too. Czyli jeżeli ktoś nie jest obeznany z językiem angielskim, to znaczy, że nie idź za mną, też się zgubiłam, albo też jestem zagubiona. Mam nadzieję, że chociaż jest tu jakiś mały procent bawełny. Nie wiem, zobaczę, jak bardzo mi się stopa będzie w tym pocić, to potem poznam, ile to jest bawełny. No, ale ogólnie wyglądają spoko, poza tym, że trochę haft nie wyszedł w jednym miejscu, tutaj w MC. O, o, nie wiem, czy widać, o tutaj. No, z daleka tego nie widać, także przeboleję za te parę złotych, ale idealnie dla mnie. Jeżeli ktoś mnie zna, to ja po prostu, ja się potrafię zgubić we własnej głowie. Znaczy najczęściej nie gubię się jakby w terenie, gubię się w swojej głowie. Tak, ciężko. Dobra, czas na kolejną rzecz.
To chyba jakiś pędzelek, o ile dobrze pamiętam. Zamawiałam jakiś pojedynczy z grupy Beauty AliExpress czy coś takiego. W sensie tam polecały dziewczyny. Jeżeli oglądaliście mój poprzedni filmik z unboxingiem AliExpress, to tam mówiłam, dlaczego nie zamawiam kosmetyków i generalnie produktów, które się nakłada na twarz, ale zamawiam pędzelki. Ale zanim zawsze to zrobię, to sprawdzam sobie polecenia i opinie na grupach Beauty AliExpress. Także zobaczymy, co przyszło w tym. Proszę Państwa, jak pięknie, profesjonalnie zapakowany. O! Pudełko! A, ja wiem! Jest to pędzelek do brwi. I właśnie był polecany na grupach, jest super fajny, rzeczywiście jest bardzo, bardzo taki precyzyjny. No i jest też szczoteczka do brwi. Wygląda na rzeczywiście fajne i jest to, wydaje mi się, fajna alternatywa dla na przykład pędzelka z Inglota, który kosztuje no dość dużo jak za taki mały pędzelek. I tak na razie go nie wypróbuję raczej, bo teraz do brwi nie używam pomady. Tylko kredki, którą kupiłam sobie w koreańskim sklepie na wyjeździe w Chinach. Przejdziemy do kolejnej rzeczy. Tutaj jest coś takiego ciężkiego. A, i to chyba są kolejne pędzle i to są jakieś takie super, hiper bajerancko jednorożcowe czy coś takiego. Tak, są super słodkie. A! Wiecie, takie jednorożcowe i inne tęczowe pędzle są oczywiście dostępne, powiedzmy, stacjonarnie w różnych sklepach, ale zawsze mam wrażenie, że to jest dokładnie to samo, co jest na AliExpress. Także wolę zamówić na AliExpress i właśnie ja zamówiłam zestaw z linku polecanego przez ludzi z grupki Beauty. Wow! Wow! Jeżeli zapytacie, po co mi tyle pędzelków, to ja potrzebuję dużo pędzelków, zwłaszcza tych do nakładania gdzieś tych produktów okołoocznych, ponieważ jestem leniuszkiem i nie chce mi się ich myć za każdym razem, jak się maluję. Więc wolę mieć więcej pędzli i też mam często tak, że nie lubię różnych kolorów nakładać tym samym pędzlem, więc lubię mieć każdy pędzel do innego koloru. Ale dobra, przejdźmy do tego, jak one wyglądają. To jest coś, czego mi brakowało w moich zasobach pędzlowych, czyli pędzel stricte do różu. Ale jest bardzo, bardzo mięciutki. Rzeczywiście jest fajny. Taki... Znaczy, mam pędzel do różu, tylko niestety jest stary i bardzo taki twardy. I miałam wrażenie, że bardziej mi podrażnia tą skórę niż rzeczywiście nakłada produkt. Ten jest taki smooth. Ta rączka, zobaczcie sami. Wydaje mi się, że idealnie pasuje do mnie. Odkładam go do mojego kubeczka z pędzlami. Idziemy dalej. Dobra, to nie wiem do czego. W sensie wygląda, jest taki płasko ścięty jak do nakładania mokrych produktów, ale jest dość taki luźny. Więc ja nie wiem do czego on jest. Do czego go zużyję? O, największy i taki jak... Taki jak róg jednorożca. Największy pędzel. Taki do omiatania. Strasznie fajny. Taki mięciutki. Idziemy z kolejnym. Tutaj jest taki. Ten też jest jakiś taki konturowo-różowy. O! Taki też chciałam mieć zawsze. Czyli pędzelek do rozświetlacza, żeby o tak, wiecie, wcześniej nakładałam zwykle rozświetlacz tym samym pędzlem, co do konturowania, ale problem jest, że ten rozświetlacz leży w za dużej ilości miejsc na twarzy, więc fajnie mieć taką wiecie, miotełkę do rozświetlacza, taką. Dobra, i teraz przechodzimy do mniejszych pędzli. Ten, nie mam pojęcia, jest strasznie zbity. Nie wiem do czego. I tutaj już wam zrobię zbiorcze, może te mniejsze pędzle. Nie masz tak dużo takich małych pędzli do blendowania cieni. Są raczej one takie średnie, że takie nie wiadomo do czego. Jak dla mnie przynajmniej. Są one właśnie takie i właśnie tutaj są one dość zbite, w sensie ten jest na przykład strasznie zbity. Ten jest bardzo zbity, w ogóle nie wiem do czego, chyba też tylko pod oczy. Ten jest zbity, też, ale nie jest, nie wiem, może go po prostu ręcznie zetnę, żeby też był to jakiś brwi czy coś.
O, ten jest taki dość luźny, taki do można coś blendować sobie. A ten jest strasznie dziwnie ścięty i nie wiem dlaczego. Nie wiem, ale na pewno znajdzie jakieś zastosowanie. Zakup uważam za i tak całkiem udany. Dobrze, przechodzimy dalej. Kolejne, otwieramy. Tekturowa siateczka, znaczy takie pudełko. Pudełko, które udaje, wiecie, taką torebkę. Znaczy to jest torebka, co ja mówię. Do tego zamówiłam jeszcze kwiatki, żeby sobie siedziały w tym środku. To jest takie marmurkowe pudełeczko, takie wiecie, instagramowe. Wiecie, daję, żeby mieć ładne foty, więc otworzę od razu coś, co wiem, co tu jest, no bo ciężko się nie domyślić, że to są sztuczne kwiaty. Bukiet, dziękuję, dziękuję. Ciekawe w ogóle, jak to przetrwało w transporcie. Nie wygląda to źle na pierwszy rzut oka. Jakieś takie przebarwione to... Ach, i taki bukiecik dostaję. W sensie byłoby wszystko spoko. Tylko gdzieniegdzie jest tak jakby pożółkłe. Zobaczcie. W niektórych miejscach, tak mi się wydaje. I plan był taki, żeby o, w pudełeczku. Tylko oczywiście tutaj rozłożę i piękne tło do zdjęć na Instagram. Całe parę dolarów. Idziemy dalej. Jesteśmy już chyba na końcówce naszego unboxingu. I to chyba wiem, co to jest, bo to jest jedyne ubranie, jakie o, już odpadło z moich kwiatków. Just Hine Things. I to jest, o ile dobrze pamiętam, spódniczka. Tak, jest to ona! Jest to taka cheerleaderska, ala cheerleaderska spódniczka. No i tak jak podejrzewałam, jest dość krótka jak na mnie. W sensie w kamerze to tak nie wygląda, ale ja mam metr prawie 80. I to może być trochę za krótkie. Pasuje, ale tak jak myślałam, jest jednak trochę za krótka. Myślę, że zostawię ją tylko do zdjęć. No, nawet tylko jedna nitka wystaje. Jeżeli jesteście mniejsi niż 1,75 m, to myślę, że będzie spoko, jeżeli chodzi o długość. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy unboxing AliExpress. Dajcie znać w komentarzach, jak się Wam podobało. A jeżeli Wam się podobało, to będę wdzięczna za kliknięcie łapki w górę. No i oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie powinniście to zrobić. Musicie to zrobić! A jeżeli wkurzają Was przerwy w dodawaniu filmików i chcecie być na bieżąco z tym, co słychać u mnie, to zapraszam do followowania mnie na Instagramie, a także do polajkowania mojego fanpage'a na Facebooku oraz niedawno, w sumie 2 miesiące temu, założyłam TikToka, gdzie chcę dodawać więcej rzeczy, ale fajnie jakby ktoś to w ogóle oglądał, więc będzie mi miło, jak mnie tam zaobserwujecie. Jeszcze i tak wszystko się pojawi na tablicy końcowej. Jeszcze raz i dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia już wkrótce, bo chcę nagrywać więcej filmików.